Satan, Rzeczpospolita, afaga Satanas. Ja zajmuję się wyłącznie sztuką i pięknem, gdyż sam jestem piękny i w pięknym mieszkam w basenu pałacu. Wszyscy myśleli, że ja... piękny włoski marmur... protazy weź, bo się zamoczy! Eminencjo, Eminencjo, warto było kupić tą jabłonną, prawda? Tak, za te rublieje, które carycy pałczył. Tak, i generalnie jest wspaniale, ponieważ wszyscy mówili mi: okrągła sala balowa, jaka okrągła sala balowa, ja to na basen kupiłem, że moją świętobliwą dupę wymoczyć porządnie od rana do nocy, tak żeby była pulitus zadnicus albo posteriorem pulitem. Święty mąż swoje poślady wymoczyć musi, to prawda. Oczywiście, dzisiaj wiele złego o mnie się mówi, jako że ja niby ten taki zbytnio prorosyjski, że nawet mój brat zaczął wydziwiać i się zastanawiał, że może jednak Polskę ratować. A ja mówię, najważniejsze to mieć dobrze wyczyszczoną dupę. I im świętobliwsza dupa, tym bardziej trzeba o nią dbać. Eminencjo! Targowiczanie są słynni ze swoich czystych dup. Eminencjo! Ponieważ mają pieniądze od carycy i mogą dbać o środki czystnicze. Eminencjo, magisterowie i doktorzy będą cię wychwalać i opiewać za wieku wiele. Tak, oczywiście. Ale cóż to za rumor? Jestem mecenasem sztuk wszelkich. O tempora o mores, grożą mi muszkietyma. Wyście jeli, jesteście tym zdrajcą, bratem wszech zdrajcą, brata Stanisława Augusta Poniatowskiego, niejakim Michałem Poniatowskim? Jestem targowiczaninem, jeżeli o to wam chodzi, ale to... Widzę! Nie ja jeden, nie jeden ojczyznę dla luksusów przedałem. Wyście jeli, za to zostaniecie pokereni. Jęłem, ale nie ja jedyny jęłem. Masalski wziął więcej rubli. No to on zawiśnie... No nie inwestować, on se basena nie czasnął. Nie bądźcie bezczelni i słuchajcie no. Pójdziecie teraz do więzienia, wytoczymy wam uczciwy proces, zostaniecie uczciwie powieszeni, jak to przystoi zdrajcy. Polska to żałosny twór na ciele kościoła. Kościół katolicki istnieje, mój drogi żołnierzyku, 2000 lat, a Polska istnieje może 1000? Co to w ogóle jest? Nawet nie. 800 lat istnieje Polska tylko, więc kogóż ty chcesz zastraszyć? Z rozkazu pana Tadeusza Kościuszki, pan naczelnika powstania, zostaniecie aresztowani, osądzeni i powieszeni. Więc co? Wybieracie! A to ten fagas ze szkoły rycerskiej, tak. No tak, czyli dacie mi jeszcze chwilę, żebym moją privatum mógł kultivare. Żeby co? Wezmę jedno proszki. Weźcie. Gdyż proszki są nieodzownymi, tak żeby na swoich własnych conditiones móc z tego świata się przekręcić. Dobra, swoją świętobliwą dupę wyjmujcie z tego basenu i wychodzić! Już te klucze puścił! Nie, to była błotna kąpiel w przeteczniku. Jakież to Filistyny nie wiedzą, jak to jest o wartości czystnicze dbać brudne żołdactwo. Wyłoś ten twój cały basen, zasypiemy gruzem i zrobimy salę balową!